Raz, dwa. Halleluja! Witajcie, nazywam się Mateusz Żydkowski. Jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć dzisiaj o realnej mocy Boga. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o prawdziwym, realnym Bogu. Nie o Bogu religii, nie o jakichś popierdółkach, nie o jakichś Maryjkach, różańcach. Chcę dzisiaj ci powiedzieć, jak ja osobiście spotkałem się z żywym Bogiem. I chcę, żebyś się zatrzymał dosłownie na dwie minutki, żebyś usłyszał tą cenną informację, o której mógłbyś w ogóle nie usłyszeć w życiu. Może nigdy nie słyszałeś o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny, że Bóg jest prawdziwy. Ja 5 lat temu osobiście spotkałem Go w swoim życiu. Ja żyłem jako człowiek porządny, żyłem jako katolicki, dobry człowiek. Myślałem, że moje uczynki dobre mnie zbawią. Ja chodziłem do kościoła, ja starałem się być porządnym człowiekiem, ale jak wiesz, ja miałem pustkę w moim sercu. Tą pustkę chciałem zapełnić pornografią, chciałem zapełnić różnymi rzeczami, różnymi naukami w moim życiu. I aż pewnego dnia doszedłem do takiego momentu, że powiedziałem: Jezu, ja już się wytrzymam. Ja szukam odpowiedzi, chodziłem po ludziach i mówiłem, gdzie jest moja pomoc, gdzie jest pomoc. A Słowo Boże nam mówi, że pomoc jest u Pana, pomoc jest u Pana. I ja zawołałem to 5 lat temu do Jezusa. Ja powiedziałem: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Ja chcę Ciebie się spotkać z Tobą osobiście. Na ulicach Warszawy usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg to nie jest religia, że Bóg to nie obrazek, że to nie figurka i że ja mogę być z Nim osobistą relację. O tym, że ja nie muszę żyć w swoich patologiach, w moich grzechach, ale mogę być wolnym człowiekiem. Stałem się wolnym człowiekiem. 5 lat temu narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Ja myślałem, że uczynki zbawiają człowieka, ale w Słowie Bożym przeczytałem, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Boże, to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków, jest to darem. Przyjmij dziś dar, przyjmij dzisiaj życie wieczne, przyjmij dzisiaj Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli wezmiesz imienia Pańskiego, będziesz zbawiony, będziesz zbawiony. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, oddaj dziś mu swoje życie, zaufaj mu całkowicie, oddaj mu swoje życie, nie chodź za diabłem. Diabeł nie musi wejść twojego życia, diabeł nie musi rządzić w twoim życiu. Ten świat nie musi cały czas panować nad twoim życiem. Wszystko to na tym świecie nie musi cię rozwalać. Możesz żyć zupełnie zwycięskim nowym życiem. I jeżeli dzisiaj zawołasz do Niego, to twoje życie się dramatycznie zmieni, tak jak twoje życie się zmieniło. Zachęcamy was tutaj, ponieważ jesteście tutaj nie tylko po to, aby mówić słowo, ale żeby prezentować moc, żeby to Boga. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, przyjdź tutaj na to miejsce. Zostaniesz w jednej chwili uzdrowiony, uwolniony. Położymy swoje święte ręce na twoje ciało i Boża moc dotknie twojego życia. Przyjdź dzisiaj do Jezusa. Zawołaj do Niego, powiedz: Jezu, ja chcę Ciebie osobiście doświadczyć. Ja chcę tak Ciebie doświadczyć, jak mówił ten człowiek tutaj na ulicy. Przyjdź do Niego dzisiaj. Dziś jest dzień łaski, to dziś jest dzień zbawienia w imieniu Jezusa. Przyjdź, przyjdź do Niego. Przyjdź tutaj do nas. Wypróbuj nas. Wystaw nas na próbę. Przyjdź tutaj do nas. Przyjdź ze swoimi łomnościami. Przyjdź ze swoimi demonami. Przyjdź ze swoimi chorobami tutaj na to miejsce, abyś mógł stać się wolnym. Wolność jest tylko w imieniu Jezusa. Przyjdź, weź swoją wolność. Halleluja.